Minęła godzina 14. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram 60. uroczystą sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Witam bardzo serdecznie Państwa. Na początku dwa słowa o dzisiejszej sesji. Dzisiejsza sesja została zwołana dla upamiętnienia jubileuszu 25-lecia Powiatu Grodziskiego, a tym samym dla podkreślenia zmian, jakie zostały dokonane w powiecie od momentu jego powstania, czyli od 1 stycznia 1999 roku. W tym dniu chcielibyśmy przypomnieć, jak przez te lata tworzyliśmy wspólnotę samorządową, a także docenić wysiłek mieszkańców, radnych, pracowników samorządowych i władz różnych szczebli włożony w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny powiatu grodziskiego. Witam bardzo serdecznie pana Zdzisława Sipierę, posła na Sejm RP. Witam pana Emila Sawickiego, przedstawiciela wojewody mazowieckiego. Przepraszam pana marszałka, przepraszam bardzo. Witam serdecznie pana Jana Żychlińskiego, starostę warszawskiego zachodniego. Witam pana Rafała Drązikowskiego, wójta gminy Jaktorów. Witam pana Grzegorza Benedykcińskiego, burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Witam pana Piotra Remiszewskiego, burmistrza miasta Milanówek. Witam pana Bogdana Nowosielskiego, zastępcę wójta Żabiej Woli. Witam pana Macieja Śliberskiego, byłego wójta gminy Jaktorów. I witam panów przewodniczących. Pana Mirosława Byczaka, przewodniczącego Rady Gminy Jaktorów. Witam panią Annę Marzenę Filipowicz, przewodniczącą Rady Gminy Żabia Wola. Witam byłego wójta gminy Baranów, pana Andrzeja Kolk. Witam wszystkich radnych powiatu grodziskiego obecnej i poprzednich kadencji. Witam bardzo serdecznie kierowników jednostek i pracowników samorządowych. Otwarcie sesji mamy za sobą. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w sprawie porządku obrad zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Wystąpienie dyrektor Muzeum Agaty Kościelnej Ratowskiej, gospodarza tutaj dzisiejszej uroczystości. Bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, przede wszystkim w imieniu swoim i pracowników serdecznie Państwa witam dzisiaj w Stawisku. Zapewne większość z Państwa niejednokrotnie była w tym miejscu i zna jego historię, dlatego ja pozwolę sobie tylko w kilku słowach przybliżyć króciutko historię tego miejsca. Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie nazwali Stawiskiem posiadłość darowaną Annie przez jej ojca Stanisława Wilhelma Lipopa w dniu jej ślubu. I tak przez ponad 50 lat od 1928 roku od przeprowadzki na stawisko aż do śmierci Jarosława Iwaszkiewicza w 1980 roku
To miejsce było nie tylko osiedliskiem rodziny Iwaszkiewiczów, ale też prężnie działającym, tętniącym życiem ośrodkiem kulturalnym. W okresie przedwojennym bywali tu m.in. Karol Szymanowski, Tuwim, Słoniński, Lechoń czy Czesław Miłosz. Szczególną kartę w historii Stawiska stanowi okres wojny i okupacji, kiedy to znalazło tutaj schronienie bardzo wielu uciekinierów z Warszawy. Pomieszkiwali tu wówczas m.in. Krzysztof Kamil Baczyński czy Witold Lutosławski. Pomoc udzielana Żydom przez obojga Iwaszkiewiczów została po wojnie uhonorowana medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Lata powojenne to w życiu Iwaszkiewicza epoka nie tylko intensywnej twórczości literackiej, ale również czas wzmożonej aktywności społecznej. Iwaszkiewicz był wieloletnim prezesem Związku Literatów Polskich, był posłem na Sejm i do historii Stawiska przeszły wówczas wizyty królowej Belgii Elżbiety czy Artura Rubinsteina. Po śmierci pisarza w 1980 roku Stawisko zgodnie z jego wolą wyrażoną w testamencie stało się własnością państwa i zaczęło pełnić funkcję muzeum. No, jest to miejsce, którego na pewno najcenniejszą wartością jest autentyczność. Wnętrza zachowały swój pierwotny charakter. Dom sprawia wrażenie, jak Państwo to możecie zobaczyć, miejsce, którego gospodarze tylko przez chwilę są tutaj nieobecni. Stawisko dzisiaj funkcjonuje przede wszystkim jako szczególne centrum kultury wysokiej, w którym kontynuuje się tradycję spotkań literacko-muzycznych sprzed lat. Mogę powiedzieć na pewno tutaj, że zdecydowanie gośćmi Stawiska byli na pewno najwybitniejsi przedstawiciele kultury polskiej, żeby wymienić choćby Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Jarosława Marka Rynkiewicza, Zbigniewa Religę, Andrzeja Wajdę, Kurylewicza, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Leszka Możdżera. No jutro będziemy gościć Agę Zarian, na której koncert oczywiście serdecznie Państwa zapraszam. Muzealne archiwa, biblioteka, zbiory fotograficzne stanowią cenny warsztat pracy dla badaczy kultury polskiej. Od 1999 roku to muzeum podlega starostwu powiatu grodziskiego. Ja jestem dyrektorem od 1 czerwca tej placówki i mam ten zaszczyt i tę przyjemność. I niech mi wolno przedstawić się króciutko Państwu. Przez ostatnie kilkanaście lat byłam związana zawodowo z Muzeum Powstania Warszawskiego. No jednak to ze Stawiskiem jestem związana zdecydowanie najsilniej i najdłużej. No znam to miejsce od dziecka. Brałam udział tutaj w zasadzie we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez ostatnie, no już licząc lekko, 30 lat. Jako dyrektor zamierzam kontynuować tradycję tego domu. Stawisko ma być miejscem otwartym, żywym muzeum prezentującym zarówno twórczość najwybitniejszych twórców kultury, ale także lokalnych artystów czy młodych twórców. Chciałabym, aby Stawisko było miejscem integrującym okolicznych mieszkańców. No i po prostu zależy mi na tym, żeby Stawisko było zadbane, żeby prężnie działało, żeby goście chcieli do nas przychodzić, przyjeżdżać i żeby chcieli tu wracać. I to chyba tyle. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 4. Rys historyczny dotyczący powiatów przedstawi nam Pan Radny Michał Śliwiński. Bardzo proszę. Tam za... Tak. Albo może tak. Drodzy Państwo, na początek chciałem powiedzieć, że proszono mnie bardzo, żebym się śpieszył, bo jest niewiele czasu.
Więc obiecuję Państwu, że się zmieszczę w godzinie. Żartowałem oczywiście. Mówiąc o początkach powiatów w Polsce, musimy cofnąć się do przełomu XIII i XIV wieku, czyli schyłku okresu rozbicia dzielnicowego w Polsce, bowiem wtedy został wprowadzony urząd starosty. Wprowadził go panujący wówczas w latach 1300-1305 król Polski i jednocześnie Czech Wacław II. Celem utworzenia tego urzędu było usprawnienie zarządzania krajem, zwłaszcza z powodu częstej nieobecności króla, który, jak wiadomo, większość czasu spędzał w czeskiej Pradze. Tym samym starostowie stali się urzędnikami królewskimi w Królestwie Polskim, a od Unii Lubelskiej w 1569 roku również w Wielkim Księstwie Litewskim. Obszar, na którym sprawowali władzę, z czasem nazwany został powiatem, co nawiązywało do staropolskiego wiecu, czyli dnia wietnego. Jednak częściej używano dla tego obszaru nazwy starostwo. Wracając do urzędu starosty, to z czasem ukształtowało się kilka rodzajów tego urzędu. Ważnym i niezwykle prestiżowym urzędem w Polsce przedrozbiorowej był starosta grodowy, który pełnił czynności administracyjne nad podległym sobie obszarem, ale też pełnił funkcje sądowo-policyjne. Dbał o bezpieczeństwo, zwłaszcza na drogach, stał na czele sądu grodzkiego, posiadając tak zwane prawo miecza, czyli prawo do egzekucji wyroku wszystkich instancji sądowych na podległym sobie obszarze. Zastępcą starosty był burgrabia, zwany inaczej murgrabią. Teraz szukam wzrokiem wicestarosty Filipiaka. Może, Krzysztofie, wrócimy od poniedziałku do starego nazewnictwa. Taka propozycja, panie murgrabio. Obok starosty grodowego istniał również urząd starosty niegrodowego. Był on mniej prestiżowy od tego, o którym wspomniałem, bowiem nie dawał on takich samych uprawnień. Mimo to był przez szlachtę bardziej pożądany. Powód był prosty. Było to stanowisko przynoszące duże dochody. Otrzymanie starostwa niegrodowego było swojego rodzaju nagrodą od władcy, bowiem stanowiło dożywotnią dzierżawę dóbr królewskich, czyli tak zwanych królewszczyzn. Co więcej, po śmierci starosty jego żona mogła dożywotnio to starostwo dzierżawić. Kumulacja kilku starostw w jednym ręku powodowała narodziny wielu fortun magnackich. Panie starosto, to co, chciałby mieć pan takie uprawnienia i takie apanaże? Istniał jeszcze trzeci urząd starosty, tak zwany starosta generalny, który władzę miał nad kilkoma powiatami. Tym samym mieliśmy starostę generalnego ruskiego, ziem podolskich, małopolskiego, wielkopolskiego i żubuckiego. Z wyjątkiem tego ostatniego, wszystkie tak naprawdę stały się wyłącznie urzędami tytularnymi. Jak w hierarchii urzędów dawnej Rzeczpospolitej plasował się urząd starosty? Dość wysoko. Zaraz po tak zwanych urzędach ministerialnych, kanclerz, podkanclerzy, marszałek, podskarbi oraz urzędach administracyjnych, jak wojewoda czy kasztelan, ale przed całą plejadą tak zwanych urzędów ziemskich, typu podczaszy, koniuszy, chorąży, miecznik, stolnik. Ale szlachta bardzo pragnęła takich tytułów, tylko przypomnę, bo zawsze fajnie jest coś mieć przed nazwiskiem. Pamiętacie Państwo Potop i Andrzeja Kmicica. Chorąży orszański, Andrzej Kmicic przed nazwiskiem. Urząd starosty, jak wspomniałem, nie dawał prawa do zasiadania w Senacie, ale był jeden wyjątek. Starosta Żmudzki miał prawo do zasiadania w Senacie, w tej Wyższej Izbie Sejmu Walnego, z racji tego, że powiat Żmudzki był wyjątkowy w skali Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ponieważ obszarem dorównywał wielu województwom, dlatego zrobiono tutaj ten wyjątek dla tegoż starosty. Za to inni starostowie swoją karierę polityczną przede wszystkim rozwijali w Izbie Poselskiej, będąc reprezentantami swoich powiatów wybranymi na sejmikach ziemskich. Ziemie obecnego powiatu grodziskiego w okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład powiatu rawskiego i ten stan rzeczy praktycznie utrzymał się również przez część okresu rozbioru. Zaś od lat 30. XIX wieku ziemie te zostały włączone do powiatu warszawskiego. W 1867 roku władze rosyjskie wprowadziły na ziemiach polskich nowy podział administracyjny oparty na zasadach obowiązujących w Rosji. W miejsce dotychczasowych 5 guberni wprowadzono 10, zaś liczbę powiatów z 39 zwiększono do 85. W ramach tej reformy utworzono powiat grodziski, w skład którego wchodziło 5 miast. Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk, Mszczonów, Wiskitki, Błonie i Nadarzyn oraz 11 gmin, takich jak Grodzisk, Guzów, Chlenów, Kaski, Młochów, Pas, Piekary, Radzików, Radziowice, Skuły i Żyrardów. Panie starosto, czas się chyba upomnieć o utracone terytoria. Mieczem, mając prawo miecza.
Grodzisk był siedzibą powiatu, choć część urzędu znajdowała się w dwukrotnie większym Strzonowie. Większym od Grodziska miastem, co trudno dzisiaj uwierzyć, były też Miskity. Ostatnim etapem rosyjskiej reformy administracyjnej było pozbawienie wielu polskich miast praw miejskich i przemianowanie ich na tzw. osady miejskie, co stanowiło jedną z form represji po powstaniu styczniowym. Jednym z miast, które utraciło prawa miejskie, został Grodzisk. Tym samym przestał on być miastem powiatowym, choć nadal pozostawał siedzibą większości powiatowych władz. Powiat grodziski otrzymał wówczas nazwę Błońskiego. Na pewno może dziwić takie wyróżnienie dla Błonia, które było najmniejszym miastem powiatowym na Mazowszu i powszechnie było uznawane za miejscowość opustoszałą. Po odzyskaniu niepodległości w okresie dwustulecia międzywojennego utrzymano powiaty jako jednostki administracyjne. Po ustaleniu granic w 1922 roku dokonano podziału Polski na województwa, powiaty oraz gminy. Tych drugich, czyli powiatów, było 281. Grodzisk Mazowiecki, który odzyskał prawa miejskie podczas I wojny światowej, podobnie stał się siedzibą powiatu, choć pozostawiono nazwę powiat błoński. Siedziby powiatów były bardzo zróżnicowane pod względem liczby ludności. Takie miasta jak Gdynia, Radom czy Częstochowa były miastami powiatowymi, a miały więcej mieszkańców niż miasta wojewódzkie typu Łódzk czy Nowogródek. Większość stolic, jeżeli tak można powiedzieć, ówczesnych powiatów, były to jednak miasta małe, takie jak Grodzisk Mazowiecki, a nawet w jednym przypadku wieś była siedzibą powiatu. Chodzi o powiat Stopnicki, wieś Stopnice na Kielecczyźnie. W 1932 roku dokonano reformy administracyjnej, likwidując 21 najmniejszych i najsłabszych powiatów, jednocześnie tworząc z większych ośrodków miejskich, takich jak chociażby wspomniana Gdynia, 20 powiatów grodzkich. Ostatecznie przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku liczba powiatów w Polsce wynosiła 264, w tym 23 grodzkie. W okresie okupacji hitlerowskiej dokonano podziału ziem polskich w Generalnym Gubernatorstwie, zlikwidowano województwa, w ich miejsce tworząc tak zwane dystrykty warszawski, radomski, lubelski i krakowski. Powiat grodziski, jak wiele zresztą innych, uległ likwidacji, a ziemie tego powiatu zostały wcielone do powiatu sochaczewskiego, który oczywiście należał do dystryktu warszawskiego. Po zakończeniu II wojny światowej komunistyczne władze Polski dokonały licznych zmian administracyjnych. W 1947 roku utworzono 16 województw, w tym oraz 299 powiatów, w tym miejsce powiatu błońskiego, powiat grodzisko-mazowiecki. W 1956 roku mieliśmy już 17 województw oraz dwa miasta wydzielone, czyli Warszawę i Łódź, zaś liczba powiatów wzrosła do 400, w tym 79 miejskich. Ponadto dotychczasowe gminy stały się tak zwanymi gromadami, co nie było chyba do końca przemyślaną decyzją, o czym mogą najlepiej powiedzieć mieszkańcy dawnej gromady Baranów. Na szczęście w 1973 roku powrócono do nazwy gmina. W kolejnych latach dokonywano kolejnych zmian, także ostatecznie w 1975 roku przed kolejną reformą administracyjną w Polsce było 17 województw oraz 5 miast wydzielonych. Do Warszawy i Łodzi dołączył Poznań, Wrocław i Kraków. Z kolei liczba powiatów wynosiła 392, w tym 78 miejskich. 1 czerwca 1975 roku ten dzień okazał się przysłowiowym sądnym dniem dla powiatów. Nowa reforma administracyjna zlikwidowała powiaty, wprowadzając dwustopniowy podział administracyjny naszego kraju. Tym samym powiat grodzisko-mazowiecki zniknął z mapy Polski. Sporo było miast powiatowych, w tym liczących nieco ponad 20 tysięcy mieszkańców, które nagle stały się województwami. Wystarczy przypomnieć Sieradz, Tarnobrzeg czy Skierniewice. Tych województw mieliśmy, jak wiecie dobrze Państwo, 49. Na nową reformę administracyjną musieliśmy czekać do 1998 roku, kiedy już w pełni suwerennej Polsce wprowadzono nowy, ponownie trójstopniowy podział administracyjny, w którym powiaty powróciły na mapę naszego kraju. Obecnie w podzielonym na 16 województw kraju mamy 380 powiatów, w tym 314 ziemskich i 66 grodzkich. Jednym z powiatów ziemskich, które powstały na skutek tej reformy, jest nasz powiat grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Mazowieckim, należący do województwa mazowieckiego. I chyba, drodzy Państwo, powinniśmy się cieszyć w tym miejscu, że jesteśmy w województwie mazowieckim, a nie na przykład w łódzkim. I tym samym nie spotkał nas los niektórych miast powiatowych, jak chociażby Tomaszów Mazowiecki, należący do województwa łódzkiego, Sokołów Podlaski, należący do województwa mazowieckiego,
Wysokie Mazowieckie, należące do województwa podlaskiego, zaś Biała Podlaska, leżąca w województwie lubelskim. Ale o obecnym powiecie powiedzą już inni. Zdradzę tylko, że ich twarze brzmią znajomo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu radnemu na przybliżenie nam historii powiatów w Polsce. Bardzo pouczający wykład. Proszę państwa, przechodzimy do następnego punktu naszej sesji. Wystąpienie pierwszego starosty Grodziskiego, pana Krzysztofa Markowskiego. Bardzo proszę panie Krzysztofie o zabranie głosu. Czeka mi dzień dobry wszystkim. Trudne zadanie, bo tutaj zawodowiec przede mną nakreślił w sposób bardzo ciekawy szkic historyczny. Nie ukrywam, że wydawało mi się, że sporo wiem o powiatach, a dowiedziałem się jeszcze dużo więcej. Proszę państwa, skupię się i dosłownie, to jest tylko ściągawka, żebym się gdzieś nie pomylił, na najistotniejszych sprawach związanych z tworzeniem powiatu i przypomnieniem niektórym, a niektórym przekazaniem, jak to te 25 lat temu wyglądało, a muszę państwu powiedzieć ze swojej perspektywy, przeleciało to strasznie szybko. Brzmi to banalnie, ale taka jest prawda. Początek lat 90., początek reformy samorządowej. Większość z nas, która tutaj dzisiaj uczestniczy w tej uroczystej sesji, przypomina sobie, jaki temu towarzyszył zryw, jakie temu towarzyszyły nadzieje, emocje. I większość z nas zdecydowała się na włączenie do tych działań, mając nadzieję, że zdołamy zmienić swoje otoczenie, bo na tym nam zależało. Intencją, jak państwo przecież wszyscy wiecie, ale powtórzę, twórców reformy samorządowej było przybliżenie władzy i decyzji do obywateli. A mówiąc jeszcze prościej, ograniczenie władzy centralnej, delegując ją do przedstawicieli gminnych, a potem powiatowych i sejmików. Pierwszy etap, lata 90-98, to pierwsze dwie kadencje samorządu gminnego, w których też miałem zaszczyt uczestniczyć, wtedy w Milanówku i próbować to otoczenie, na ile to jest możliwe, zmieniać. 98 rok, to co mój szanowny przedmówca powiedział, następny etap reformy samorządowej w myśl delegowania uprawnień władzy centralnej do ludzi. To wybory do samorządu powiatowego. Nie ukrywam, również podjąłem rękawice i spróbowałem swoich sił. Miałem to szczęście, że mieszkańcy widocznie docenili w jakimś stopniu to, co było moim udziałem wcześniej i dostałem się do powiatu. Przypomnę, że w pierwszej radzie powiatowej, nie wszyscy nie muszą tego wiedzieć, broń Boże, było 30 radnych, dzisiaj jest 21 osób. Tych 30 radnych wybierali mieszkańcy 6 gmin, które tworzą powiat. Tu może jeszcze zanim przypomnę te wyniki pierwszych wyborów, przypomnę te emocje władz samorządowych i mieszkańców, które towarzyszyły tworzeniu struktury powiatowej. Wszyscy chcieliśmy, żeby na tym terenie powstał powiat. Wszyscy do tego dążyliśmy, wszyscy samorządowcy, mieszkańcy, takie były nasze ambicje, ten teren się bardzo rozwijał. I nie ukrywam, tutaj obecny zdaje się burmistrz Grodziska ogromny wysiłek włożył w to, żeby pisząc do premiera, myśmy go w tych działaniach wspierali, no, największa gmina, najsilniejsza, więc była najbardziej słyszana i my również staraliśmy się te działania wesprzeć. To się udało. Dowiedzieliśmy się, że będziemy powiatem. Myślę, że zaspokojone były oczekiwania i gminy Baranów, i aktorów, która chciała się troszeczkę przybliżyć do tego centrum i wszystkich gmin pozostałych, czyli Żabiej Woli, Podkowy, Milanówka, no i Grodziska jako siedziby tego przyszłego powiatu. Ta decyzja bardzo wszystkich ucieszyła. Oczywiście ona się wiązała z ogromnymi oczekiwaniami. Gminy miały nadzieję, że to, co im
było trudno zrealizować wcześniej poprzez kontakty z Urzędem Wojewódzkim, będzie teraz łatwiej i szybciej można osiągnąć na tym szczeblu powiatowym. Przypomnę, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, myśmy wtedy jeździli do kierownika Urzędu Rejonowego, do Pruszkowa, bo to była taka delegatura Urzędu Wojewódzkiego w terenie. To zostało wyeliminowane. Powstał powiat. Ambicje, oczekiwania mieszkańców tych 6 gmin zostały zrealizowane, zaspokojone. Tak jak powiedziałem, oczywiście to ciążyło temu nowemu, kolejnemu w strukturze samorządowej organowi ogromne oczekiwania. Odbyły się wybory, rok 98, wybieraliśmy 30 radnych i tutaj właśnie stąd ta moja ściągawka. Przypomnę, bo to nie wszyscy muszą pamiętać, oczywiście to może nie jest dzisiaj najważniejsze. Zwyciężył AWS, 10 radnych, SLD była 7 radnych, Porozumienie Samorządowe Ziemia Grodziska 6 radnych, Unia Wolności 4, Przymierze Społeczne 3 radnych. Ci radni stworzyli grupę pierwszą Rady Powiatu. Radni pierwszej kadencji, muszę powiedzieć, tu nie być może nie dla wszystkich jest to wiadome, mamy i obecnej kadencji. Jeżeli mogę poprosić o pokazanie się tych osób, to będzie mi bardzo miło, bo te osoby towarzyszą nam od pierwszej kadencji. To pani Zosia Owczarek. Pan Wojciech Hart. Pan Sławomir Kamiński. Pan Michał Śliwiński i Krzysztof Markowski. Te osoby, tym osobom myślę, że wielu rzeczy nie muszę dzisiaj przekazywać, ale pamiętają te emocje, pamiętają te oczekiwania, te takie czyste podziały, że tak powiem polityczne, które nam towarzyszyły. Ale jednak myślę, że to był pewien sukces całej tej grupy ludzi, stworzyliśmy całość. Stworzyliśmy całość. Zaraz powiem, co jest efektem, czy co było efektem tej całości i tego porozumienia. Wracając do tworzenia tego powiatu, gmina Grodzisk, która tak jak powiedziałem, na czele z burmistrzem benedykcińskim, działając na rzecz przyszłego powiatu, oferowała powiatowi 2 budynki. Bo przecież nie było powiatu, więc nie było siedziby. Budynki przy ulicy Kościuszki. Znane w większości, bo przecież tam uczęszczaliśmy przez lata, dopiero niedawno przenieśliśmy się na ulicę daleką. Ale pierwsze dni, to jako ciekawostkę może powiem, spędziłem w budynku tym zasadniczym gminy Grodzisk na dole przy portierni w jednej z sal, która była chyba udostępniana komisją na posiedzenie, gdzie wspólnie z panią skarbnik z segregatorami na kolanach podpisywaliśmy pierwsze dokumenty, wnioski o pieczątki. Budowana była struktura, bo tego po prostu zwyczajnie nie było. To trzeba było wszystko stworzyć. Więc tutaj gościna i pomoc gminy Grodzisk była naprawdę bardzo przydatna i skutecznie pomogła nam to zrealizować. Początek prac powiatu. Proszę Państwa, żeby też tego nie przedłużać, nie było podstawowych struktur. Sanepidu, Powiatowego Urzędu Pracy i wielu, wielu innych instytucji, które dopiero potem zaczęły działać, a naszą ambicją było, żeby te instytucje tak charakterystyczne dla szczebla powiatowego były na terenie powiatu. Jak Państwo sobie pewno przypominają, to nie szpital zaczął pierwszy działać w tej siedzibie, widzę panią dyrektor, a zaczął działać sanepid. Po rozmowie z wojewodą, który powiedział, jestem w stanie Państwu pomóc w wyposażeniu tej placówki sanepidu, zarówno w materialne wyposażenie, jak i w ludzi, pod warunkiem, że da Pan siedzibę. Jeszcze nie ruszył szpital, jak już ruszył w budynkach szpitala. Sanepid zresztą działał przez wiele lat, potem został przeniesiony. Więc nie chcę tutaj już mówić o szczegółach, bo mówię, to tylko pokazuje, jak te jednostki były tworzone. Do dzisiaj tutaj zresztą
dyrektorzy niektórych, już nie będę wymieniał, żeby się nie pomylić, że kogoś przeoczyłem, są z nami i pamiętają, jak to wyglądało. Proszę Państwa, było wiele uwag i jest do tego drugiego szczebla powiatu, dotyczących jego zasadności, potrzeby. Ja mogę powiedzieć, że jesteśmy żywym przykładem potwierdzającym zasadność istnienia tej drugiej struktury samorządu. Tym przykładem jest szpital. Idę o duży zakład, że tego szpitala by nie było, gdyby nie był powiat. I też kilka słów dosłownie przypomnienia. Budowa szpitala była przerwana na ileś lat, nie chcę mówić, 5, 6, ileś lat nie było tej budowy. Pojawił się powiat. W ramach podziału struktury i odpowiedzialności dostaliśmy w schedzie dokończenie budowy tego szpitala, co nie było łatwe, ale to podjęliśmy z szczebla centralnego, bo to była jedna z wielu inwestycji Ministerstwa Zdrowia. I to, o czym powiedziałem na początku, czyli ta całość, myślę o radnych, wszyscy powiedzieliśmy sobie jedno. Musimy zrobić wszystko, żeby realizacja tej inwestycji została uwieńczona sukcesem. I tak się stało. I ci z lewa, i ci z prawa. Nieżyjący od chociażby przecież późniejszy starosta Wiesław Kamiński, przedstawiciel SLD, jak i wszyscy bez wyjątku działaliśmy na rzecz dokończenia tej budowy. W momencie przejęcia, czyli na początku 1989 roku, proszę mi wierzyć, w rynnach na budynku rosły krzewy. To był stan otwarty. Budynek stał, bo często ludzie się zwracali, mieszkańcy, dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej, ten szpital. To był projekt z lat 70. czy 80., zrealizowany w zakresie stanu surowego, otwartego, a już dalszych zmian przeprowadzać tam już było za późno, żeby coś konkretnego zmienić. Jedyna rzecz, którą się udało zmienić, to to, że kotłownia jest nie na miał węglowy, a taka miała być, tylko na gaz. I to się udało jeszcze zmienić, no bo to jeszcze było technicznie możliwe. Proszę Państwa, więc tu jakby tylko podaję ten przykład dokończenia budowy szpitala. Szpital obsługujący ten teren, to wiecie Państwo, gdzie? Tu obok, Turczynek. Nie życzyłbym nikomu nie życzę w ogóle wizyty w jakimkolwiek szpitalu, ale w tym to szczególnie. Więc taki szpital by nam tutaj towarzyszył. Więc szpital jest przykładem potwierdzającym zasadność powołania powiatu. Naprawdę proszę mi wierzyć, tego się nie da sprawdzić, ale ogromne wątpliwości miałbym, czy ten szpital powstanie. Proszę Państwa, co dalej już przechodząc? Ta pierwsza kadencja to budowa tożsamości tego nowego szczebla powiatu. Przyjęliśmy herb. To, co się wydaje dzisiaj oczywiste i to, co mamy przed sobą, to akurat mam jeden egzemplarz, to mam jeszcze w swoich zasobach. Powołaliśmy heraldyków, taki był zespół trzyosobowy, zresztą ten sam, który herb Milanówka stworzył. Przedstawił, przygotował trzy propozycje herbu powiatu. Przekazaliśmy mieszkańcom całego powiatu poprzez lokalne media, prosiliśmy o konsultacje. Te konsultacje do nas wróciły i jednogłośnie ten na dole został przyjęty przez Radę Powiatu i uchwałą Rady Powiatu. Proszę Państwa, nie będę mówił już o innych rzeczach, bo tutaj szkoda czasu, za chwilę będzie więcej szczegółów. Mogę powiedzieć tak, pierwsza kadencja samorządu to był okres trudny. Wymagał dużo wysiłku, wyzwań, ale dał też ogromną satysfakcję. Chcę przy tej okazji, jako przedstawiciel, który dzisiaj zabiera głos, podziękować wszystkim radnym, dyrektorom jednostek, które towarzyszyły w tych naszych zmaganiach, za cierpliwość, za wytrwałość, za skuteczność w działaniu. Zbudowaliśmy, mam wrażenie, silny fundament pod przyszły rozwój, który zresztą stał się faktem, rozwój, który mam nadzieję daje satysfakcję naszym mieszkańcom, a przecież o to chyba najbardziej nam chodzi. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję pierwszemu staroście powiatu grodziskiego, pana Krzysztofowi Markowskiemu. Dziękuję za przybliżenie nam i przypomnienie o historii naszego powiatu. Zanim przejdę do punktu szóstego naszej sesji, słowo o wspomnianym już wcześniej drugim staroście powiatu grodziskiego, panu Wiesławie Kamińskim, który odszedł od nas bardzo gwałtownie, a którego wszyscy doskonale pamiętamy, ci, którzy z nim współpracowali, i bardzo żałujemy, że ta współpraca tak szybko skończyła się. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu szóstego. Prezentacja na temat powiatu grodziskiego i jego przemian na przestrzeni 25 lat. Wystąpienie trzeciego i obecnego starosty powiatu grodziskiego, pana Marka Wierzbickiego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Niełatwe zadanie przede mną, aby w krótkim czasie i w możliwie skondensowany sposób przedstawić Państwu informacje o powiecie grodziskim i przemianach, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 25 lat, czyli ostatniego ćwierćwiecza. Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, chcę powiedzieć, że tak jak powiat grodziski, tak większość powiatów na terenie naszego kraju było bardzo, tak powiem, słabo wyposażonych w majątek, aby prowadzić działalność, której jakości oczekiwali mieszkańcy, czy też sami urzędnicy. Praktycznie przez całe 25 lat w powiecie grodziskim władze działają między innymi na takim polu, aby zmieniać siedziby jednostek, czy to w nowych obiektach, czy też w obiektach remontowanych. Ale zanim do takich szczegółów przejdę, przypomnę może, że powiat grodziski składa się z 6 gmin. Są to 2 gminy miejskie, Podkowa Leśna i Lanówek, 3 gminy wiejskie, jak Torów, Baranów i Żabia Wola, i gmina miejsko-wiejska, przepraszam, Grodzisk Mazowiecki. Co do symboli powiatu, o jednym było już powiedziane, natomiast w 2009 roku Rada Powiatu Grodziskiego podjęła uchwałę co do kolejnego, czy drugiego symbolu, a mianowicie flagi. Oba wizerunki, czy herbu i flagi, macie Państwo na tym slajdzie. Szanowni Państwo, ustawa o samorządzie powiatowym nałożyła na powiat grodziski szereg zadań, które realizują powiatowe jednostki organizacyjne, jak również służby, inspekcje i straże. Działalność naszą można byłoby zaliczyć do takich kilku kategorii, a mianowicie oświata i edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, pomoc społeczna, zarządzanie infrastrukturą drogową oraz kulturę. Co do edukacji, powiat grodziski posiada 5 zespołów szkół. To są oczywiście szkoły, które kształcą w zakresie ponadpodstawowym. Należy również wymienić ognisko plastyczne, jak również poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc społeczna to oczywiście wspomniany już Szpital Zachodni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Urząd Pracy, wiadomo. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli to Policja, Straż Pożarna, Nadzór Budowlany i również wspomniany wcześniej sanepid. Kultura to obiekt, w którym się w tej chwili tutaj znajdujemy, Muzeum imienia Anny Jarosława Iwaszkiewicz w Podkowie. Jeżeli chodzi o zarządzanie i utrzymanie dróg, to powiatowy zarząd dróg, czyli nasza jedna z większych jednostek powiatowych. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem wcześniej, przez cały ten prawie 25-letni okres zmieniamy siedziby jednostek. Na tym slajdzie widzicie Państwo
starą i nową siedzibę Państwowej Straży Pożarnej. W 2007 roku oddaliśmy do użytku siedzibę przy ulicy Żydowskiej. Tą inwestycję finansował budżet państwa, ale niebagatelna również była kwota przeznaczona na to przedsięwzięcie przez powiat grodziński, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość całorocznego ówczesnego budżetu. Proszę Państwa, kolejny obiekt, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, obiekt oświatowy. Coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje korzystać z usług tej placówki. W 2011 roku oddaliśmy do użytku w nowej siedzibie poradnię przy ulicy Bałtyckiej. To był obiekt przejęty od Agencji Mienia Wojskowego, wyremontowany staraniem w 100% powiatu. Obiekt był zdewastowany i właściwie no, były również takie głosy, czyli lepiej go rozebrać, ale postanowiliśmy zrobić to, co zostało uczynione i myślę, że ze skutkiem właściwym. Powiatowy Urząd Pracy, pierwotna siedziba w budynku przy ulicy Dalekiej 11A. Od tego roku, z początkiem roku została Powiatowy Urząd Pracy, został przeniesiony na ulicę Kościuszki, czyli do poprzedniej głównej siedziby starostwa Sanepid. Obiekt po Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Żwirki i Wigury przeznaczyliśmy na ulokowanie sanepidu. Pierwotna lokalizacja to szpital zachodni. Przeniesienie nastąpiło w 2014 roku. To było przedsięwzięcie finansowane przez powiat przy współpracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Warszawie. Proszę Państwa, kolejny obiekt, ognisko plastyczne, pierwotna siedziba w Domu Rzemiosła na zasadzie najmu. W 2017 roku uruchomiliśmy ognisko plastyczne w nowej siedzibie przy ulicy Żyrablowskiej, właściwie przy tej samej ulicy niemalże co pierwotnie. Obiekt zdecydowanie większy, dostosowany do tego, co powinno mieć ognisko plastyczne. Powiem przy tej okazji, że tego typu obiektów w całym kraju mamy zaledwie 12. No i przeniesienie najbardziej, tak powiem, chyba oczekiwane zarówno przez pracowników, jak i przez mieszkańców. Główna siedziba starostwa, 2021 rok, przeniesienie na ulicę Daleką. Tutaj funkcjonował od samego początku Wydział Komunikacji. W tej chwili są wszystkie wydziały poza geodezją i gospodarką nieruchomościami. Te dwa wydziały funkcjonują przy ulicy Żyrardowskiej, na którą też przenieśliśmy je z ulicy Kościuszki i Kilińskiego w 2014 roku. Znowu coś tam działa. Proszę Państwa, szpital zachodni, była właściwie o tym mowa, ale nie sposób pominąć w tej części mojego wystąpienia. Szpital w Turczynku, dwie wille, 2003 rok. Szpital rozpoczął funkcjonowanie przy ulicy Dalekiej w Grodzisku. W tym roku obchodzimy 20-lecie. Proszę Państwa, skoro doszliśmy do Szpitala Zachodniego, to jednym z obszarów, w którym działają powiaty, to jest ochrona zdrowia. Największa placówka, oczywiście Szpital Zachodni, placówka wielospecjalistyczna, zajmująca się kompleksową opieką nad pacjentem w zakresie oddziałów zabiegowych i niezabiegowych, posiada 19 oddziałów, w tym szpitalny oddział ratunkowy, 24 poradnie, 5 zakładów diagnostycznych, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, jak również nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W zakresie ochrony zdrowia w Szpitalu Zachodnim właściwie nieustannie trwają różnego rodzaju prace, różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają na celu zwiększenie zakresu, jak i jakości usług dla
mieszkańców. W tej chwili prowadzimy 4 dość duże inwestycje w szpitalu zachodnim. Największa to budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR-u. Budowa jest właściwie na ukończeniu, w 4 kwartale albo na przełomie tego przyszłego roku będzie lądowisko uruchomione. Budowa płyty lądowiska oczywiście, ale do tego nadbudowa 2 klatek schodowych, budowa zewnętrznego szybu windowego, jak również częściowa przebudowa innych części szpitala zachodniego. Wartość przedsięwzięcia ponad 10 milionów złotych. Jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o 5-6 milionach, ale proszę zwrócić uwagę na montaż finansowy tego przedsięwzięcia, który absolutnie świadczy o tym, jak ono jest oczekiwane przez społeczeństwo. Tutaj pieniądze wyłożył marszałek województwa mazowieckiego, Centralny Port Komunikacyjny, gmina Grodzisk Mazowiecki, oczywiście powiat grodziski i częściowo szpital zachodni. Proszę Państwa, w okresie szczytu pandemii właściwie w każdym szpitalu w Polsce brakowało tlenu w instalacjach gazów medycznych. Oczywiście, znaczy to dotyczyło również naszego szpitala. Jak tylko, mając to na względzie, jak tylko nadarzyła się okazja, Szpital Zachodni w porozumieniu ze starostwem podjął działania, aby ten mankament wyeliminować. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych i inwestycja w tej chwili jest na ukończeniu. Dotyczyła ona oddziału wewnętrznego, neurochirurgii, kardiologii, neurologii, ortopedii, kardiologii inwazyjnej, stacji dializ i oczywiście SOR-u. Kolejna inwestycja szpitalna, proszę Państwa, to wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego bloku operacyjnego. Szpital nasz wykonuje bardzo dużo zabiegów, a natomiast oczekiwania czy potrzeby są jeszcze większe. Realizujemy w tej chwili już w ostatniej właściwie fazie jest realizacja tego przedsięwzięcia. W tym roku będzie ono sfinalizowane. Sfinansowane będzie przez Fundusz Rządowy Polski Ład, inwestycje strategiczne, marszałek województwa i środki własne powiatu grodzickiego. Kolejna, proszę Państwa, grupa spraw to sprawy związane z oświatą i edukacją. Władze powiatu grodzickiego kładą bardzo duży nacisk na podnoszenie jakości kształcenia oraz poprawę warunków nauczania. Mamy tu konkretne wymierne osiągnięcia. Na następnym slajdzie zobaczycie Państwo wyniki matur na tle wyników w województwie mazowieckim, jak również w kraju. Natomiast w tej chwili chciałbym jeszcze tu powiedzieć o osiągnięciach zespołu szkół nr 1 w Milanówku, zespołu szkół nr 2 w Grodzisku w zakresie uzyskania brązowych tarcz w rankingu miesięcznika Perspektywy. W minionym roku szkolnym 2 uczniów naszych zdobyło tytuły laureatów, a 8 finalistów ogólnopolskich olimpiad, m.in. Akademia Przedsiębiorczości. Ponadto drużyna zespołu szkół nr 2 w Milanówku zajęła 4 miejsce i zdobyła wyróżnienie w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. I tu wspomniane właśnie wyniki matur w naszych szkołach. Rok szkolny 19-20, no to właściwie na poziomie tak jak Mazowsze i kraj. Natomiast w kolejnych 2 latach szkolnych, proszę Państwa, mamy zdecydowaną przewagę naszych wskaźników i to grubo ponad 10% w stosunku do średniej dla naszego kraju. Kolejne inwestycje, proszę Państwa, oczywiście te działania nasze w zakresie oświaty mają również charakter taki materialny, czyli wykonanie ociepleń budynków, wykonanie instalacji fotowoltaicznych i w 2021 roku dokonaliśmy termomodernizacji zespołu szkół nr 1 w Grodzisku, czyli tak zwana dawna dziesiątka i wartość tego zadania około 1,5 miliona złotych, finansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz
z środków powiatu grodziskiego. Kolejne przedsięwzięcia oświatowe to budowa instalacji fotowoltaicznych na 6 budynkach oświatowych, jak również termomodernizacja zespołu szkół nr 1 w Milanówku. Termin realizacji to jest ten rok, ta inwestycja jest zakończona. Proszę Państwa, w bieżącym roku powiat grodziski w porozumieniu z zespołem szkół nr 2 z Grodziska Mazowieckiego złożył wniosek o uzyskanie środków finansowych na budowę branżowego centrum umiejętności w dziedzinie logistyki. Wniosek nasz został pozytywnie rozpatrzony. W bieżącym miesiącu prawdopodobnie będzie podpisana umowa, zgodnie z którą otrzymamy kwotę 12 milionów złotych, z czego 9 milionów na rozbudowę czy budowę skrzydła szkoły na ulicy Żyrardowskiej, utworzenie specjalistycznej pracowni, zakup oczywiście wyposażenia i ta placówka będzie miała, jej działalność będzie miała charakter ogólnopolski. Tutaj współpracujemy z takimi podmiotami jak Politechnika Łódzka, Centralny Port Komunikacyjny czy też Związek Pracodawców. Proszę Państwa, kolejny segment działania powiatu naszego to pomoc społeczna. Podstawową jednostką, która realizuje zadania związane z pomocą społeczną, jest oczywiście Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny. Natomiast na terenie naszym funkcjonują następujące inne podmioty, które niejako bezpośrednio tworzą lepsze warunki życia, czy też dają możliwość udziału w społeczeństwie, w życiu społecznym mieszkańcom, szczególnie osobom niepełnosprawnym, czy też podeszłym wieku, ale również dbają o dzieci i młodzież, które pochodzą z rodzin niewydolnych społecznie. I tutaj Dom Pomocy Społecznej w Izgabnie Kościelnym z filią w Grodzisku. To jest podmiot, który w Izdebnie może zaopiekować się 20 osobami, w Grodzisku również 20. Dom Dziecka prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Inspiracja. Ten podmiot wygrał konkurs, który ogłosiliśmy. Dom prowadzony jest, Dom Dziecka prowadzony jest w obiektach wynajmowanych przez Stowarzyszenie. I tutaj mamy 14 podopiecznych w wieku powyżej 10 lat. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Dywizji Warszawskiej prowadzi na naszym terenie dość intensywną swoją działalność, a mianowicie prowadzi dom rehabilitacyjno-opiekuńczy w Milanówku oraz środowiskowy dom samopomocy w Podkowie Leśnej. Są to podmioty, które mogą dają możliwość opieki nad każdą z nich ponad 30 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Finansowanie działalności tych ośrodków jest u wojewody mazowieckiego. Kolejne podmioty, które w tym segmencie pracują, to warsztaty terapii zajęciowej. Posiadamy na naszym terenie dwa. Jedno prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa, plus drugie wspomniane wcześniej Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. W bieżącym roku udało nam się, czy od początku bieżącego roku udało nam się zwiększyć ilość osób w WTZ-cie w Malwie i jest, wszystko wskazuje na to, że w roku przyszłym będzie również taka możliwość i ku temu zdążamy. Natomiast w związku z tym, że ponad 30 osób, prawie 40 oczekuje na miejsca w WTZ-cie, od połowy ubiegłego roku uruchomiliśmy program zajęć próbowych w WTZ-ach. To jest zadanie współfinansowane przez powiat i gminy, z terenu których pochodzą osoby niepełnosprawne. Proszę Państwa, administracja, wiadomo, podnoszenie jakości usług bez dobrze zorganizowanej administracji, raczej nie mogłoby mieć miejsca.
od 2006 roku Starostwo Powiatu Grodzickiego działa w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001-2015. W ramach utrzymania systemu przeprowadzane są wewnętrzne i zewnętrzne audyty. Raz na 3 lata ma miejsce audyt recertyfikujący. Jak wynika z dotychczasowej współpracy z firmą certyfikującą, nasze starostwo i nasze jednostki tutaj są oceniane bardzo dobrze. Zmiana siedziby starostwa, o tym już troszeczkę wspomniałem, ale proszę Państwa, poza wymianą wszystkich instalacji w budynku przy ulicy Dalekiej 11A ociepliliśmy budynek, na dachu znajduje się prawie zamontowane są panele fotowoltaiczne o wartości prawie 50 kW, środki finansowe to regionalny program operacyjny, jak również fundusz inwestycji lokalnych, ale i oczywiście środki własne naszego powiatu. Proszę Państwa, kolejna sprawa w bezpośrednim sąsiedztwie nowej siedziby, czyli na parkingu od strony zachodniej. Pobudowaliśmy w tym roku instalację fotowoltaiczną wsparcą na wiatach parkingowych. Tutaj mamy prawie 400 kW zamontowanych paneli. Energia elektryczna, która będzie produkowana przez te urządzenia, będzie skierowana do Szpitala Zachodniego i prawdopodobnie pokryje około 25-30% zapotrzebowania szpitala. Wartość tej inwestycji prawie 4 miliony złotych, finansowane z Polskiego Ładu. W tej chwili trwają prace związane z przebudową stacji trafo. Będziemy ogłaszać za chwileczkę przetarg na modernizację właśnie stacji trafo, która należy do Szpitala Zachodniego. Proszę Państwa, infrastruktura drogowa to jest taki ostatni segment, o którym chciałbym powiedzieć. Zarząd Powiatu Grodzickiego ma, tak powiem, utrzymuje drogi, buduje drogi przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg. Mamy około 180 km dróg powiatowych, 74 km chodników i 20 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Proszę Państwa, inwestycje. W bieżącym roku mamy niebywały skok, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, w tym szczególnie drogowe. To, co zrealizujemy w tym roku, częściowo już jest zrealizowane, ale to, co zrealizujemy w tym roku, to jest niejednokrotnie dużo więcej niż przez niektóre poprzednie kadencje. Z całą pewnością to jest w tym roku będzie więcej niż poprzednie 4 lata. I tak, budowa drogi, która do tej pory była drogą gruntową w gminie Żabia Wola, 1,5 km. Praktycznie inwestycja jest ukończona, finansowanie z funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych oraz wkład własny powiatu, właściwie symboliczny, 214 tysięcy złotych. Kolejna sprawa, droga powiatowa przez miejscowość Chlebnia z wykonaniem ronda w rejonie czy w pobliżu boiska LKS Chlebnia. Jedno z droższych zadań o dużej wartości, prawie 10 milionów złotych, finansowane z środków Funduszu Dróg, ze środków własnych powiatu, jak również przy wsparciu gminy Grodzisk Mazowiecki. Droga, budowa drogi w miejscowości Książenice do granicy z powiatem pruszkowskim, czyli z miejscowością Żółwin, ponad 1 km, właściwie inwestycja prawie zrealizowana. W tej chwili budowane jest rondo u zbiegu dwóch dróg powiatowych, jednej drogi gminnej, finansowanie rządowy program rozwoju dróg i środki własne powiatu, chociaż w tym przypadku również udało nam się uzyskać dofinansowanie czy wsparcie finansowe z gminy spoza naszego powiatu, a z gminy Brywinów. Remont ulicy Dębowej na ukończeniu, myślę, że koniec przyszłego tygodnia to będzie inwestycja zrealizowana. Myślę, że warunki pogodowe na to pozwolą.
również dofinansowanie z funduszu, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środki własne powiatu. Proszę Państwa, kolejna droga wartościowo największa i najdłuższy odcinek, prawie 2,5 km. Droga z kierunku Jaktorowa do Kuklówki. Ostatni odcinek tej drogi, wartość ponad 15 milionów, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg ponad 12, współfinansowany, udział własny współfinansowany przez powiat i gminę Jaktorów. A zadanie jest w tej chwili w fazie realizacji. Myślę, że termin realizacji jest niezagrożony. Otrzymaliśmy 10 milionów złotych z Centralnego Portu Komunikacyjnego na modernizację i remonty dróg. Środki te przeznaczyliśmy na drogi w gminie Baranów. Prace są w toku. Łącznie to jest prawie 6 kilometrów, przepraszam, 3,5 kilometra dróg. Proszę Państwa, wcześniejsze inwestycje drogowe, takie pierwsza inwestycja to były Książenice Żółwin Podkowaleśna, czyli tak powiem od strony ronda, istniejącego ronda w Książenicach do skrętu do miejscowości Marynin. Pierwszy odcinek wyremontowany, sfinansowany ze zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, a w tym roku, czyli po prawie 15 latach, kontynuujemy i to wspomniałem wcześniej, do Żółwina ten ostatni odcinek gruntowy budujemy. Grodzisk Józefina 9 km, zadanie realizowane w kilku rzutach, łącznie 25 milionów złotych. Inne drogi, ulica Naukowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej w Radoniach i Adamowiźnie, ponad 5 milionów złotych, dofinansowanie z budżetu wody mazowieckiego. Kolejna sprawa to droga z Kudno-Stare Żółwin, przepraszam, Żuków poprzez miejscowość Tłuste, jak również Krzanów Żuków Czubin, wartość ponad 4 miliony, rondo przy kościele w Żukowie. Proszę Państwa, kilka takich globalnych informacji finansowych. Tu macie Państwo pokazane dochody powiatu grodzickiego na przestrzeni całego okresu tego ćwierćwiecza. Ten pierwszy okres, powiedzmy nawet 10 lat, niejako górka tutaj można by powiedzieć, związana jest z tym, że pieniądze, z których był budowany szpital, przechodziły oczywiście przez powiat grodziski i dlatego tutaj mamy taką górkę. Potem ten wzrost jest, bym powiedział, taki systematyczny, natomiast rok 2023, wspomniałem o tym, wystrzał mocny, to dochody. Wydatki oczywiście będą podobnie, natomiast myślę, że istotne są wydatki majątkowe, tutaj też oczywiście szpital zachodni. Natomiast tu niebywały wzrost, proszę Państwa, rok 2023, czyli z poziomu 20 wydatków inwestycyjnych, 20 milionów w ubiegłym roku do ponad 79, czyli prawie 80. To oczywiście udało nam się uzyskać dofinansowania zewnętrzne. Kolejny slajd pokaże nam, proszę Państwa, janosikowe. Przez cały okres, kiedy przepisy dotyczące janosikowego obowiązują, powiat grodziski wpłacił do budżetu państwa, zwrócił prawie 170 milionów złotych. I to jest, proszę Państwa, kwota niemalże dwukrotnie wyższa niż kwota janosikowego, którą byśmy sumowali ze wszystkich gmin naszego powiatu razem. Czyli tam byłoby jakieś 80-90 milionów, a tu mamy 170, czyli generalnie myślę, że taka teza, że powiaty zostały tak wyposażone nie za mocno w majątek, a potem i też nie dofinansowano. Potem nie zapewniono jego finansowania, no to jeszcze
od 2004 roku tym janosikowym zostały jako jeszcze można powiedzieć uderzone. Oczywiście nie wszystkie powiaty, ale naszego powiatu to dotyczyło. I proszę Państwa, tam gdzie mamy wzrost janosikowego, na przykład rok 2010, 11, 12, to jakbyśmy wrócili do slajdu inwestycyjnego, to tam będziemy mieli oczywiście dołek, jeżeli chodzi o inwestycje. Co tu pana naciska? Bo ja nie naciskam. O, tutaj mamy, jeżeli chodzi o majątkowe, to mamy dołek, a janosikowego na następnym slajdzie mamy górkę. No oczywiście rok 2023, no to tutaj właściwie mamy apogeum uzyskiwania środków zewnętrznych, a tutaj na tym slajdzie jako podsumowanie tych poprzednich czterech wcześniejszych. Proszę Państwa, takie może liczby, czy cyfry, czy liczby dotyczące naszego powiatu. Stan mieszkańców przez te ćwierć wieku wzrósł o około 45%, ilość mieszkańców, liczba mieszkańców o około 45%, z 70 niecałych 3 tysięcy do ponad 104. W tym okresie wydaliśmy praw jazdy ponad 82 tysiące. Zarejestrowaliśmy ponad 236 tysięcy samochodów, wydaliśmy ponad 46 tysięcy pozwoleń na budowę. W zakresie drogownictwa 121 km dróg podlegało budowie, rozbudowie, przebudowie bądź remontom. 43 km chodników, 48 km chodników, wybudowaliśmy 17 km ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. Proszę Państwa, myślę, że jeżeli chodzi o nasz powiat, jest się czym pochwalić. Myślę, że spełniamy oczekiwania mieszkańców, ale żeby to wszystko mogło być zrealizowane, to niewątpliwie potrzebna jest współpraca. Współpraca z gminami, sąsiednimi powiatami, współpraca starostwa, zarządu z jednostkami. Proszę Państwa, takim wyjątkowym przykładem z tej współpracy jest założony w 2021 roku Związek Powiatowo-Gminny, Gminnie Przewozy Autobusowe. Ten związek poza gminami z naszego powiatu obejmuje również gminy spoza powiatu Warmińskiego Zachodniego, ponadto powiat Pruszkowski. I tej struktury, którą stworzyliśmy właśnie w ramach współpracy, myślę, że zazdroszczą nam niejedne samorządy. Wielokrotnie przyjeżdżali do nas przedstawiciele powiatów czy gmin, aby no, krótko mówiąc, się też i może nauczyć. W tej chwili przewozimy ponad 300 tysięcy pasażerów miesięcznie. Oczywiście w tej liczbie nie ma osób, które mogą korzystać z autobusów nieodpłatnie. Proszę Państwa, chciałbym, korzystając z tego, że są na sali przedstawiciele gmin, bardzo serdecznie podziękować za współpracę i wsparcie finansowe, również szczególnie w zakresie budowy i modernizacji dróg, ale także funkcjonowania Szpitala Zachodniego i wspierania tej jednostki powiatowej, bym powiedział, ze wszech miar. Proszę Państwa, ważne, że myślę udało się w starostwie skomplektować zespół kompetentnych pracowników samorządowych, którzy potrafią współpracować i efektywnie podejmują działania, co jest potwierdzone przyznanym już kilka lat temu, jak wcześniej mówiłem, certyfikatem MISO, ale to, że uzyskujemy środki finansowe z zewnątrz, to też jest przejawem naszych właściwych, dobrych kompetencji. Złożenie wniosku, proszę Państwa, o środki zewnętrzne to nie jest jedna, lecz dwie osoby, to jest współpraca wydziałów, współpraca z jednostkami. Także myślę, że tutaj nasi pracownicy starostwa stoją na wysokości zadania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu staroście.
Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia jubileuszu 25-lecia powiatu grodziskiego. Zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej pana Wojciecha Karka. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, Komisja Polityki Społecznej na swoim ostatnim posiedzeniu 28 sierpnia bieżącego roku przyjęła projekt okolicznościowej uchwały upamiętniającej jubileusz 25-lecia powiatu grodziskiego. Chciałbym odczytać projekt uchwały, który skierowaliśmy pod obrady Rady Powiatu. Rada Powiatu Grodziskiego w roku jubileuszu 25-lecia powiatu grodziskiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Grodziskiego składa wyrazy uznania i podziękowania za wspólną pracę na rzecz tworzenia i umacniania potencjału społecznego i gospodarczego powiatu mieszkańcom, samorządowcom dotychczasowych kadencji rad gmin, miast, powiatów, burmistrzom, wójtom, sołtysom oraz pracownikom samorządowym, a także przedstawicielom wszystkich zawodów i organizacji pozarządowych. Paragraf drugi. Rada Powiatu Grodziskiego wyraża wdzięczność wszystkim mieszkańcom, którzy we współpracy z przedstawicielami samorządu powiatowego realizowali ideę samorządności, samostanowienia o własnym losie. Dzięki aktywności mieszkańców nastąpił rozwój oddolnych inicjatyw, umacniając poczucie wspólnotowej więzi i odpowiedzialności za lokalną społeczność. Paragraf trzeci. Rada Powiatu Grodziskiego przekonana o konieczności pamięci o dziedzictwie poprzednich pokoleń pragnie przekazać następnym generacjom bogactwo tradycji i kultury regionu tak ważne w kształtowaniu lokalnej tożsamości historycznej, patriotyzmu i obywatelskości. Paragraf czwarty. Rada Powiatu Grodziskiego wyraża wolę dalszego umacniania partnerskiej współpracy ze wszystkimi uczestnikami życia społecznego na rzecz dynamicznego i harmonijnego rozwoju powiatu grodziskiego. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały, jak zostanie podjęta, powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Będę odczytywał głosujących radnych. Proszę o zajęcie stanowiska. Pan Dariusz Dąbrowski. Jestem za. Pan Krzysztof Filipiak. Jestem za. Pani Maria Gałecka-Wolska. Jestem za. Pan Wojciech Hart. Jestem za. Sławomir Kamiński również za. Aleksander Krzemiński. Jestem za. Krzysztof Markowski. Jestem za. Marzena Olszewska. Jestem za. Zofia Owczarek. Jestem za. Paweł Pieniążek. Jestem za. Danuta Pokropek. Jestem za. Krzysztof Sankiewicz. Jestem za. Małgorzata Sędzińska. Jestem za. Michał Siliński. Jestem za. Bronisław Świdnicki. Jestem za. Piotr Wiaderny. Jestem za. Marek Wierzbicki. Małgorzata Zacny. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała jednogłośnie została przyjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do najmilszego chyba dzisiejszego punktu, czyli wręczenia okolicznościowych medali. I zapraszam tutaj do mnie pana Emila Sawickiego, sekretarza marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Stuczyka.
Bardzo proszę. Panie Miru. Szanowny panie pośle, szanowny panie starosto, panie przewodniczący, szanowne radne i radni powiatu, drodzy samorządowcy, szanowni państwo. Przypadł mi dzisiaj w udziale niezmierny zaszczyt w tym pięknym jubileuszu 25-lecia samorządu powiatu grodziskiego wystąpić przed państwem w imieniu marszałka województwa mazowieckiego. Jesteśmy, panie starosto i panie przewodniczący, równolatkami, dlatego że samorząd województwa mazowieckiego też obchodzi w tym roku swój jubileusz 25-lecia. Pozwolicie państwo, że zanim dokonamy wręczenia tych medali pamiątkowych Pro Mazowia, pozwolę sobie odczytać list skierowany do wszystkich uczestników przez pana marszałka. Szanowny panie starosto, szanowny panie przewodniczący, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Powiatu Grodziskiego związaną z 25-leciem samorządu powiatowego. Profesor Michał Kulesza, zmarły w 2013 roku, wybitny specjalista z zakresu ustroju administracji publicznej, współtwórca reformy samorządowej w Polsce, powiedział kiedyś, że samorząd ma sens tylko wtedy, kiedy obywatele mają poczucie tożsamości i dumy ze swojej małej ojczyzny. Jako marszałek województwa mazowieckiego oraz mieszkaniec odczuwam niezwykłą dumę z przynależności do naszej wyjątkowej, regionalnej wspólnoty, a także z bogatego dorobku Mazowsza, jak i tworzących go gmin i powiatów. Fantastycznie wykorzystaliśmy bowiem wielki potencjał naszych społeczności, pokłady energii, kreatywności i przedsiębiorczości, jakie wyzwoliła w Polakach reforma samorządowa przeprowadzona w dwóch etapach. W 1990 i 1998 roku, skutkująca decentralizacją władzy publicznej. Zaangażowanie oraz przemyślane i odpowiedzialne decyzje kolejnych miejscowych włodarzy, jak również aktywna postawa całego narodu sprawiły, że w naszym kraju wspaniale rozwinęła się demokracja na poziomie lokalnym i społeczeństwo obywatelskie. Wspólnota pełna oddania pracy wielu środowisk, a także członkostwo w Unii Europejskiej doprowadziły do dynamicznego postępu społeczno-gospodarczego, jak i kulturalnego oraz wielu pozytywnych zmian widocznych w każdej miejscowości w naszym kraju. To nowe i wyremontowane drogi, ścieżki rowerowe, szkoły, przedszkola, boiska, hale sportowe czy place zabaw. To również dobrze wyposażone i nowoczesne szpitale, muzea, teatry czy biblioteki, zrewitalizowane zabytki oraz inwestycje w ochronę środowiska naturalnego. Bardzo mnie cieszy, że mimo wielu wyzwań i pojawiających się trudności, polska samorządność wciąż się umacnia, a mieszkańcy czują się coraz bardziej współodpowiedzialni za losy swoich małych ojczyzn. Serdecznie państwu gratuluję bardzo owocnej pracy na rzecz powiatu grodziskiego i dziękuję za niezwykle cenny wkład w prężny rozwój naszego regionu. Korzystając z okazji, jaką jest dzisiejsze uroczyste spotkanie, chciałbym wyróżnić powiat grodziski oraz zasłużonych samorządowców z państwa terenu medalami pamiątkowymi Pro Mazowia za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Życzę państwu niegasnącej satysfakcji z dotychczasowych dokonań i wcielania w życie wielu nowych, ambitnych projektów, dzięki którym państwa mała ojczyzna będzie się stawała coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i wypoczynku, a Mazowsze i cała Polska będą rosły w siłę. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych, życzę dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Ten okolicznościowy list pozwolę sobie wręczyć na ręce pana starosty i pana przewodniczącego i przejdziemy do wręczania medali.
I zaczniemy od uhonorowania medalem pamiątkowym Promazowia pana Marka Wierzbickiego, starostę powiatu grodziskiego. Wielkie brawo. Wielkie brawa jeszcze raz i zapraszamy teraz do odznaczenia panią Joannę Domaziak. Przepraszam, Damaziak. Żebym teraz się nie pomylił. Medal pamiątkowy Promazowia dla pana Sławomira Kamińskiego. Zapraszamy teraz do wyróżnienia pana Wojciecha Hartza. Zapraszamy teraz do nas panią Zofię Owczarek. Kolejny medal dla pana Michała Śliwińskiego. Zapraszamy. I ostatni medal wędruje do całego powiatu grodziskiego, czyli jest dedykowany dla wszystkich mieszkańców, państwa radnych, pani, panów radnych. Myślę, że w imieniu powiatu ten medal odbierze pan starosta. Poprosimy. To już wszystkie medale. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję w swoim i pana marszałka imieniu. I jeszcze jeśli możemy poprosić o wspólne pamiątkowe zdjęcie, to będę zaszczycony. Dziękuję. Przerwa będzie za chwilę. Jeszcze będzie wręczanie medali. Panie starosto, zapraszam. Mamy tu dla państwa również małą niespodziankę. Chcielibyśmy wręczyć państwu medale. Może ja będę...
medale okolicznościowe z okazji 25-lecia powiatu grodziskiego. I w takim razie zaprosilibyśmy tutaj część z Państwa, medale są dla wszystkich, natomiast część Państwa tutaj poprosimy oficjalnie. Pan Dariusz Dąbrowski. Następnego punktu sesji, czyli punktu 9, zamykam uroczyście 60.
sesję Rady Powiatu Grodziskiego. Dziękuję bardzo za przybycie. A teraz jest chwila dla tych, którzy chcieliby zabrać głos. I wiem, że mamy tutaj gości, którzy chcieliby zabrać głos. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący, panie starosto, państwo radni, państwo samorządowcy. Bardzo piękny moment, bardzo piękna chwila i na ręce pana przewodniczącego i pana starosty gratulacje, bo ważne jest, że my robimy dużo i szybko, ale ważne, żeby się w jakimś momencie zatrzymać, pokazać to, co jest zrobione, a tu już jest co pokazać i to po prostu jest faktem. Ale pozwólcie państwo, że na kilka słów refleksji. Po pierwsze, samorządy w Polsce są sukcesem i to nikt tego nie podważy, bo to jest wielki sukces Polaków, Polski, małych ojczyzn. Bardzo ładny rys historyczny, który wskazywał, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że z tego będzie jakaś transmisja i będzie można pokazać, jak to kiedyś było. My dzisiaj tworzymy tą nową, nowoczesną Polskę, ale pamiętajmy, że kiedy tą wolność odzyskiwaliśmy, państwowość, suwerenność, mieliśmy około 28% średniej europejskiej. Byliśmy na takim poziomie, to bardzo niski poziom, tak? W ciągu tych lat jesteśmy bardzo blisko setki, czyli bardzo blisko tego momentu, w którym będziemy mieli ten sam mniej więcej poziom. Ale też pamiętajmy o jednej rzeczy. My w tym rejonie, w którym tutaj żyjemy, mieszkamy, jesteśmy już daleko ponad tą setkę. Dlatego, że Warszawa i okolice już wyprzedziły tą średnią europejską. I to jest nasz wspólny, ogromny sukces, wielkie przedsięwzięcie, które dokonuje się na tych oczach, które dzisiaj są na sali, ale też obserwują to, co się dzieje w tych miejscowościach. Ja też miałem ten zaszczyt 25 lat temu razem z panem starostą Krzysztofem Markowskim, nie wiem, gdzie tutaj jest, a tutaj jest Krzysztof, właśnie rozpoczynać, pamiętam, różnego rodzaju perturbacje, umowy, wspólne przedsięwzięcia, to były trudne czasy, ale proszę państwa, kto to pamięta? To jest historia, my o tym pamiętamy, to wszystko się zadziało, wystartowało i dzisiaj jest wielkim sukcesem. Chociaż w tamtym czasie była taka sytuacja po powołaniu powiatów i starostów, to ważniejszy, starosta, czy burmistrz, czy prezydent. Teraz już tego nie ma. Państwo to minęło prawdopodobnie. Każdy ma swoje zajęcie, każdy zajmuje tym, co jest istotne. Ale bardzo też ważna sprawa, bo to jest nasza przyszłość. To jest nasza przyszłość Polski. Samorządy zrobiły ogromny postęp i właśnie rozwinęły te małe lokalne społeczności. Ale zobaczcie państwo dlaczego, bo mają swoich liderów, mają swoje pomysły, mają lokalność i to jest właśnie to, czego nie można stworzyć w Warszawie, nie wiem, w Wrocławiu czy Gdańsku. To musi stać się na tych właśnie miejscach, w tych miejscach, w których państwo żyjecie. Ja tylko powiem jedno, większość mojego życia to samorząd. Natomiast tak się stało, że od 8 lat jestem w funkcjach państwowych, wojewody, teraz posła. Ale ja mam takie poczucie, bo akurat jestem w miejscu, gdzie wiem, że państwo po prostu świetnie współpracujecie i to jest przyjemność współpracować, bo na tym to polega, na współpracy, na tym, żeby się uzupełniać, żeby właśnie odpowiadać na dobre pomysły i dobre przedsięwzięcia. I na ręce pana przewodniczącego i pana starosty mogę powiedzieć tak, wy to kapitalnie wykorzystujecie. Zresztą świetnie pan starosta pokazał te informacje, jak to się teraz sytuuje i to jest wykorzystywanie swojej szansy. Bo samorząd to nie jest przymus. Samorząd to jest wybór, to jest świadomy wybór. Dlatego w tym miejscu i z tego też powodu przy 25-leciu na ręce panów, oczywiście szerzej wskazując na całą Radę i też tą społeczność lokalną, serdeczne gratulacje, bo to robicie państwo dla tych mieszkańców. Oni to doceniają i tutaj właśnie głosują nogami, przejeżdżają, meldują, nie wszyscy się meldują, to jest też pewien problem, no ale to... Ale już tu przyjeżdżają, tutaj planują, tutaj właśnie jest ogromna liczba wydawanych praw jazdy, właśnie pozwoleń budowlanych. Jest to świadectwo, że ci ludzie chcą tutaj mieszkać. I to, proszę państwa, co jest widoczne gołym okiem. Ja pamiętam te rejony lat temu 30 parę, jak wyglądały, a dzisiaj jak wyglądają. To na zdjęciach widać, ale też i w głowie pamiętam, jak to wygląda. Jest to wielki postęp, jest to wielki krok do tej nowoczesności. Ale proszę państwa, nam to się należy. Polska zawsze była wielka, a dzisiaj Polacy chcą być nie tylko gdzieś tam na uboczu, ale w centrum, bo jesteśmy w centrum Europy. Tutaj za chwileczkę będzie powstawało też centrum, które będzie naprawdę rozkładało akcenty na cały świat i Europę. I dlatego
Ludzie, którzy nie mają ambicji, którzy nie chcą iść do przodu, którzy nie mają planu, cofają się. A widać, że te samorządy, które tutaj są i wokół, po prostu mają te piękne plany, piękne ambicje i obyśmy tak właśnie nie dotrwali, że będziemy żyli naprawdę i w bezpiecznym, i w zamożnym, i w bardzo uporządkowanym takim świecie, który nazywa się Polska, z kapitalnymi samorządami, z dobrymi włodarzami, świetnymi dyrektorami szpitali, sanepidów, wszystkich innych instytucji, szkół. I tak na zakończenie, proszę Państwa, taki właśnie wątek, o którym dzisiaj było dużo mowy. Bo to jest ten właśnie wątek samorządowy, który ja mogę też porównać z punktu kilku miejsc, które pełnią. Grodzisk Mazowiecki, powiat grodzicki wykorzystał wielką szansę. Faktycznie jedną z takich fundamentalnych zasad funkcjonowania powiatu to są szpitale. Tutaj, a pamiętam jak to było, kiedy właśnie na początku były problemy, czy to w ogóle ruszy, czy są pieniądze. Dzisiaj Państwo możecie szczycić się kapitalnym szpitalem. Mój powiat, gdzie rozpoczynaliśmy od dwóch szpitali, minęło 25 lat i zostało to samo. Nie udało się pewnych rzeczy zrobić. Dlaczego? Nie czas i miejsce na dyskusję. Bo to jest samorząd, to są pewne uwarunkowania, to są pewne ambicje, to są pewne, no jakby powiedział, interesy, które są. Ale na tym to polega, to jest samorząd. I każdy musi rozwiązywać swoje problemy tak, jak potrafi, jak może. Państwo je wykorzystujecie, Państwo tworzycie świetną perspektywę do życia, a właśnie to jest jeden z fundamentów, bo Państwo akurat armii nie założycie. Policję macie, nowe posterunki zresztą są otwierane, piękne, ale armii nie utworzycie, natomiast na pewno możecie tworzyć ten fundament bezpieczeństwa, którym jest właśnie kwestia ochrony zdrowia i to bardzo się liczy, na pewno to mieszkańcy docenią. Także, Szanowni Państwo, gratulacje. Mam nadzieję, że nie wiem, czy mogę się wprosić za 25 lat, bo to może być trudne, no ale jeżeli będzie 50 z miłą chęcią, wtedy będziemy jeszcze tak no, trochę inaczej wyglądać, ale bądźmy optymistami, że możemy się spotkać. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo panu. Czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. To jest ta chwila. Jest. Bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tej 12. uroczystości. I chciałbym w tym miejscu pogratulować wszystkim Państwu tych wspaniałych osiągnięć oraz podziękować za współpracę, której owoce wszyscy zbieramy. I chciałbym pozwolić się Państwu zapytać. Wójta gminy Żabia Pola Piotra Rybki. Szanowny Panie Starosto, Szanowni Państwo Radni, z okazji jubileuszu 25-lecia powiatu grodziskiego składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla Pana i radnych powiatu grodziskiego, a także dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność na rzecz naszego powiatu. To, jak nasz region wygląda dzisiaj, napawa ogromną dumą i satysfakcją. Ogromnie się cieszymy, że w ciągu minionego ćwierćwiecza tak wiele zmieniło się na lepsze. W tym miejscu można byłoby przytoczyć mnóstwo przykładów w sferze inwestycji, komunikacji czy budownictwa. Jednak wszystkie one sprowadzają się do tego, że w powiecie grodziskim z każdym rokiem żyje się pięknie i wygodnie. Jest nam ogromnie miło, że gmina Żabia Wola stanowi część tak dynamicznie rozwijającego się regionu. Dziękujemy za dotychczasową, jakże owocną współpracę. Życzymy, aby kolejne 25-lecie było równie efektywne i żebyśmy świętowali je w świecie szanującym przyrodę oraz troszczącym się o naszą planetę. Podpisano Anna Filipowicz, przewodnicząca Rady Gminy i Piotr Rybka, wójt gminy Żabia Wola. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby z Państwa zabrać głos? Bardzo proszę, Panią Radną. Szanowni Państwo. Zaledwie byłam radną jednej kadencji, ale jak sobie obejrzałam w tej chwili prezentację i posłuchałam tych wszystkich historii, które się dzieją, przez lata mnie przez parę lat nie było tutaj na terenie, pracowałam poza Grodziskiem,
to jestem pod olbrzymim wrażeniem, ile zostało od czasu, kiedy ja byłam radną, zrobione i naprawdę tak chciałam po prostu publicznie podziękować, bardzo podziękować i wszystkim radnym i panu staroście, bo jest naprawdę to imponujące. Jestem pod wrażeniem, także bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy pana burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Przyjmujemy gratulacje. Bardzo proszę panią dyrektor Szpitala Zachodniego. Proszę państwa, nie przewidywałam wystąpienia, ale kilka razy byliśmy wywoływani jako szpital. Proszę państwa, jedno chcę powiedzieć. Absolutna, cudowna współpraca ze wszystkimi radnymi, władzami powiatu, gminy Grodzisk, ja to muszę zaznaczyć, i pozostałych gmin. To jest po prostu hit, to jest to, co powinno mieć miejsce w każdym powiecie, w każdym samorządzie. Zaufanie, pomoc, wsparcie, szacunek. Za to wszystko państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, pani dyrektor. Proszę państwa, nie namawiam. No kończymy. Zapraszam gospodynię obiektu, bardzo proszę. Pani nas zaprosi na jeszcze przyjemniejsze. Ja jeszcze bardzo poprosiłabym państwa o pozostanie chwilkę na miejscach, bo za chwilę zaprosimy do nas artystów. W międzyczasie wyniesiemy stół, a jeszcze w międzyczasie otrzymają państwo program i notatkę o artystach. Także chwileczkę jeszcze na miejscach, dobrze? Panów poprosiłabym o pomoc w przeniesieniu stołu.